szkole podstawowej we Wruczynach obchodzono stulecie jej istnienia. Z tej okazji przygotowano dla gości prezentację multimedialną, część artystyczną dzieci, a także jubileuszowy tort. Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Tablica upamiętnia stulecie szkoły. Natomiast 14 lat temu były dyrektor Jan Kuczek nadał szkole imię bohaterów walk nad Bzurą, tak? A typowo tablica upamiętnia właśnie to stulecie szkoły, powstanie stulecia szkoły. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku OSP we Wruczynach, gdzie wszystkich przybyłych gości powitała dyrektor placówki pani Beata Cieślak. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje, to dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia. Łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgania w przeszłość. 100 lat szkoły to jest wspaniały okres. Przez 100 lat szkoła zmieniła swój charakter, prawda? Natomiast wpisała się w historię gminy, w historię tutaj wsi. No i jest tak jakby takim punktem zbiorczym dla społeczności tutaj naszej wsi Wruczyny. Jest to naprawdę wspaniała data i jestem bardzo szczęśliwa, że mogę akurat pełnić funkcję dyrektora w tak zaszczytnym jubileuszu, jaki jest stulecie szkoły we Wruczynach. Robert Kiyosaki, autor poczytnych książek motywacyjnych, powiedział: z perspektywy czasu edukacja ma większą wartość niż pieniądze. Myślę, że społeczność szkoły podstawowej imienia bohaterów walk nad Bzurą we Wruczynach może to potwierdzić. A tegoroczny jubileusz stulecia szkoły jest dla Państwa powodem do dumy i satysfakcji. W tych murach zapisane są wszystkie ważne momenty, praca nauczycieli i osiągnięcia uczniów wielu pokoleń. To drugi, a czasem i pierwszy dom, którego fundamentem była, jest i będzie prawda, dobro i uczciwość, stanowiące podstawę dobrego wychowania, wartości, których sens i treść są ponadczasowe. Szkoła podstawowa imienia bohaterów walk nad Bzurą we Wruczynach święci dzisiaj swoje setne urodziny. Dziękuję za zaproszenie i ogromnie żałuję, że nie mogę uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu. Serdecznie gratuluję Państwu pięknego i zacnego jubileuszu. Jeden wiek to długi okres w życiu każdej szkoły. To mnóstwo zapisanych i zapamiętanych wydarzeń. Tych bardziej znaczących i tych zwykłych, codziennych. Jubileusz jest najlepszą okazją do sięgnięcia pamięcią do odległych lat, do wspomnień o osobach i wychowankach, którzy tworzyli społeczność szkolną. Zapewne w takim duchu i nastroju będą Państwo wspólnie przeżywać ten dzień. Zapewniam Was, że z wielkim szacunkiem odnoszę się do pedagogów, a więc tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem niosą innym wiedzę i wsparcie intelektualne. Życzę, by wysiłek, ofiarność i zaangażowanie, jakie wkładacie w swoją pracę, były właściwie doceniane. Pragnę bardzo serdecznie podziękować w imieniu całego zarządu województwa łódzkiego na czele z panem marszałkiem Grzegorzem Schreiberem za zaproszenie na tak piękny jubileusz, stulecie szkoły podstawowej imienia bohaterów bitwy nad Bzurą. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tak szczególnym dniu i tak ważnym dniu dla lokalnej tutaj społeczności we Wruczynach. Ale szanowni Państwo, jesteśmy po to, żeby przede wszystkim oddać uznanie, oddać szacunek i podziękować tym wszystkim osobom, którzy przede wszystkim wpływali na rozwój tej szkoły, którzy ją tworzyli. Wiele osób oddało serce, wiele osób poświęciło swój własny czas, przede wszystkim swoją własną pracę, żeby ta szkoła się rozwijała i służyła tutaj lokalnej społeczności, czyli tym najmniejszym mieszkańcom. Stulecie to wspaniała okazja, aby w uroczystej atmosferze przypomnieć sobie historię placówki, spotkać wielu pracowników, absolwentów, przypomnieć miłe chwile spędzone w szkole. Moje zadanie z samego początku było doprowadzenie do tego, żeby ta placówka
wyglądała jak placówka, a więc w środku zmiana wystroju, ławki, nie ławki, centralnego ogrzewania, bo nie było, ubikacji nie było, a to wszystko się pojawiło. Następnie wespół, zespół ze społecznością, która jest nieoceniona, wspaniała i tak dalej. Doprowadziliśmy do tego, że wybraliśmy wspaniałe imię, Bohaterów Walk nad Wzurą. Dumny jestem z tego, że przez tyle lat współpracowałem z mądrymi nauczycielami, wspaniałymi ludźmi, którzy są oddani tej placówce, tej miejscowości. Warto inwestować, warto łożyć na tę placówkę, bo 100 lat to jest kawał czasu. Są wspaniali uczniowie, że ich jest tak niewiele może, koło 70 czy ponad 70. To nie znaczy, żeby cokolwiek w tym temacie pomijać. Jeden uczeń jest ważny, a co dopiero 70. Przepracowałam w tej placówce 30 lat i nigdzie więcej, także dobrze mi się to pracowało i bardzo mile wspominam tą placówkę. Jakie wyjątkowe sytuacje pani wspomina sprzed tych kilkunastu lat? No wiele było takich sytuacji, miłe grono pedagogiczne, sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkich, które nawet osiągaliśmy. Ja uczyłam języka rosyjskiego i właśnie miałam wielu laureatów olimpiad wojewódzkich. Bardzo dobrze wspominam pracę. Ja byłam woźną, także dzieci miałam na każdym kroku praktycznie, ale bardzo miło wspominam. No to były najpiękniejsze moje lata. Wspominam te lata wyjątkowo. Wyjątkowi ludzie. Tutaj no tak się dużo w tym czasie zmieniło. Jak ja przyszłam do szkoły, były piece kaflowe, stałyśmy, grzałyśmy się tak przy tych piecach. Nie było toalet, trzeba było wybiec na zewnątrz i tam marznąć dobrze. I to wszystko w tych latach to zmieniło się. Została wybudowana szatnia, toalety, pokój nauczycielski, klasy nowe pozyskiwaliśmy. No w ogóle tak bardzo miło wspominam te wszystkie lata, no już na emeryturze też jestem 12 lat, prawda? No uczniów to w ogóle tak, pamięta się tych najlepszych zawsze i tych najgorszych w sensie takich łobuziaków, prawda? I no różni byli uczniowie, no byli tacy, że trzeba było tam za rączkę prowadzać, byli tacy, że trzeba było nawet i sznureczek wziąć i przy sznureczku spacerować. Ja uczyłam w klasach 1-3 tych maluchów i no teraz też jeszcze uczniowie mnie poznają, ja ich, to chyba jeszcze jest też dobrze. Czasy wspominam bardzo dobrze. No było to początek mojej ścieżki edukacyjnej. Szkoła tutaj przygotowała mnie do dalszej drogi bardzo dobrze. Wniosłem naprawdę ogrom wiedzy, ogrom wspaniałych wspomnień. Nauczyciele bardzo kochani, bardzo rodzinni, można powiedzieć, że no tutaj był drugi dom tak naprawdę w tej szkole. Chciałbym powiedzieć, że to jest nasza perełka. Diamencik oszlifowany szkoły podstawowej imienia Bohaterów Walk nad Wzurą. Amen. No, śpiewałam tutaj nieraz na wszystkich akademiach i innych uroczystościach szkolnych. Jak pani wspomina przede wszystkim samą szkołę, nauczycieli? Bardzo ciepło. Miałam świetną wychowawczynię, panią Wandę Toć, którą naprawdę ubóstwiam. Do tej pory ją bardzo lubię, czasem się spotykamy i miło wspominam tamte czasy. Tak samo bardzo lubię moją też wychowawczynią w klasie 4-6, panią polonistkę Annę, dlaczego nie pamiętam nazwiska, Annę Nyckowską, która w sumie te dwie osoby miały i pan dyrektor oczywiście Jan Kuczek miały bardzo duży wpływ na rozwój moich pasji wtedy, które dopiero raczkowały i pomogli mi, wysyłali mnie na różne międzyszkolne konkursy i oczywiście dawali możliwość śpiewania na różnych akademiach, ale też obudzili we mnie trochę inne pasje, bo zaczęłam też w tej szkole pisać swoje pierwsze wiersze, które piszę do tej pory. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów. Nie mogło zabraknąć również urodzinowego tortu. O symboliczne jego pokrojenie została poproszona wójt gminy Kutno Justyna Jasińska.
Jak wolny